Moi drodzy, krótki film instruktażowy na temat tego, w jaki sposób wykorzystać narzędzie Orange Data Mining do realizacji laboratorium poświęconego odkrywaniu reguł asocjacyjnych. Zakładam, że już przeczytaliście dostarczoną Wam literaturę, więc wiecie, co to są reguły asocjacyjne, co to są zbiory częste, czym są progi minimalnego wsparcia minimalnej ufności, jakich miar używamy do oceny jakości reguł asocjacyjnych i możemy przystąpić do ćwiczenia. Zanim przystąpicie do ćwiczenia, doinstalujcie proszę plugin. Domyślna instalacja Orange Data Mining przechodzi bez operatorów służących do odkrywania zbiorów częstych i reguł asocjacyjnych. W menu Options jest pozycja Add-ons. Tam należy wskazać Orange 3 Associate i doinstalować sobie ten plugin. Wtedy pojawi się tutaj dodatkowy zestaw operatorów. My w naszym ćwiczeniu posłużymy się zewnętrznym repozytorium danych. Operator Datasets pozwala Wam na dostęp do takich zbiorów danych. Tych zbiorów danych jest tutaj kilkadziesiąt. Nas interesuje zbiór FoodMart. Ten zbiór FoodMart reprezentuje zakupy w jakimś sklepie. Od razu może, zanim przejdziemy dalej, dokonamy prostego wyczyszczenia tego zbioru danych. Tam są pewne nadmiarowe kolumny, także jeżeli prześlecie to do operatora Select Columns, to tutaj będziemy mogli dokonać wyczyszczenia, zaznaczycie po prostu wszystkie kolumny, które w nazwie mają Store ID i przesuniecie je na lewą stronę, tak żeby nie były dalej dostępne, dzięki czemu będziemy pracowali tylko i wyłącznie z samymi danymi o sprzedaży. Ten nasz zbiór uczący ma organizację poziomą, to znaczy każdy wiersz reprezentuje pojedynczy koszyk klienta, każda kolumna reprezentuje jeden produkt, który może być kupiony. Mamy tutaj 62,5 tysiąca koszyków, a około 100 produktów, które tutaj się pojawiają. W rzeczywistości w tym zbiorze danych mamy liczbę produktów zakupionych przez danego klienta, ale my dokonamy sobie tutaj uproszczenia i nie będziemy tego brali pod uwagę. Będzie nas interesowało tylko wystąpienie danego produktu w koszyku klienta. Zanim przejdziemy dalej, jedno słowo wyjaśnienia. Operator, który służy tutaj do znajdowania zbiorów częstych, zakłada, że dane wejściowe mają charakter kategoryczny. Natomiast to, co my odczytujemy, to są dane liczbowe. Orange Data Mining nie posiada prostego operatora, który pozwoliłby Wam z automatu zamienić typy wszystkich atrybutów. Moglibyśmy ten zbiór danych zrzucić do pliku i wczytać go za pomocą operatora file i tam ręcznie wskazać, że każdy z tych atrybutów należy interpretować jako daną kategoryczną, ale to jest ponad 100 kolumn, więc byśmy się zaklikali na śmierć. Zamiast tego posłużymy się tutaj skryptem. Możemy wykorzystać operator Python Script do napisania prostego skryptu. Treść tego skryptu macie w ćwiczeniu. Jak widzicie, dla każdego wiersza w zbiorze danych, który wchodzi do operatora, jeżeli wartość atrybutu jest większa od zera, to wstawimy tam łańcuch znaków 1, w przeciwnym wypadku wstawimy wartość none i zaaplikujemy również domenę i to będzie domena discrete variable, a na końcu wyplujemy z operatora wszystkie dane. Zatem wracamy tutaj i mamy nasz operator. Rzućmy okiem może na to, w jaki sposób wygląda zaaplikowanie tego operatora, czyli teraz wysyłamy dane. Operator przetwarza sobie te dane. I teraz tak przetworzone dane wyślemy do Data Table. Orange Data Mining domyślnie wartość none reprezentuje jako znak zapytania. To są wartości brakujące, których nie ma, a reszta to są flaga binarna reprezentująca fakt, że dany klient kupił dany produkt. Tak przygotowani możemy już rozpocząć odkrywanie reguł asocjacyjnych. W zbiorze Associate macie dwa operatory, Frequent Item Sets i Association Rules. Wyślijmy sobie teraz te dane, konfigurację operatora. To, co możecie zrobić, to przede wszystkim możecie ustawić parametry minimalnego wsparcia.
ponieważ to są zbiory częste, no powiedzmy 1%. Możecie też od góry ograniczyć liczbę znalezionych zbiorów częstych, no i możemy sobie zobaczyć, czy coś uda się znaleźć. Faktycznie udało się, dla takiego progu minimalnego wsparcia znaleźliśmy 177 zbiorów częstych. No i one są zorganizowane w taką taksonomię, a więc możecie sobie zobaczyć, jakiego rodzaju kombinacje, na przykład 11% wszystkich koszyków zakupów klientów zawiera w sobie ser, natomiast kombinacja ser i świeże owoce to 2% koszyków, czyli dokładnie 1284 koszyki klientów. Można sobie też tutaj dokonywać filtrowania, więc możemy sobie zobaczyć wszystkie zbiory dane, które dotyczą, zbiory częste, przepraszam, które dotyczą pizzy i tak dalej, i tak dalej. Więc jednym z Waszych zadań będzie też sprawdzenie, w jaki sposób manipulowanie tym parametrem minimalnego wsparcia wpływa na liczbę znajdowanych zbiorów częstych. Drugi operator, który chciałem, żebyście tutaj poznali, to, przepraszam, nie Frequent Item Sets, tylko właśnie Association Rules. Znalezione tutaj zbiory częste przesyłamy do operatora Association Rules. Oczywiście tu jest matching data, upewnijmy się tylko, o właśnie, żeby tego nie było, tak żeby przesłać tutaj wszystkie zbiory częste. I teraz możemy sobie znowu ustawić parametry, minimalny poziom wsparcia, minimalną ufność, no tutaj zbiorów danych nie było tak dużo, więc ustawmy to znacznie niżej i zobaczmy, czy jakieś reguły się udało znaleźć. Faktycznie udało się znaleźć. Jak widzicie, poprzedniki, następniki każdej z reguł, możecie sobie je filtrować, na przykład dlaczego ludzie kupują pizzę, no akurat tego nie ma, a może hot dogs, też nie ma, no, zobaczmy w ogóle jakie są, cheese, no dobra, czemu ludzie kupują ser, no i mamy wszystkie reguły asocjacyjne, które tłumaczą zakup sera i mamy takie podstawowe miary ufność, wsparcie, ufność, coverage, lift, leverage. One wszystkie są dalej opisane. Także w razie to sobie zignorujmy. Przepraszam bardzo. Także w ten sposób możemy sobie tutaj też eksperymentować, sprawdzać, co się stanie, jeżeli będziemy manipulowali tutaj tymi parametrami. Przede wszystkim oczywiście najbardziej interesuje nas tutaj parametr minimalnej ufności, dlatego że to dopiero reguły, które mają wysoką ufność, świadczą o takim faktycznym, statystycznie istotnym związku pomiędzy poprzednikiem i następnikiem reguły. Także to jest wszystko, co jest Wam potrzebne, żeby zrealizować część ćwiczenia związaną z odkrywaniem reguł asocjacyjnych przy użyciu Orange Data Mining.